Yo człowieki, z tej strony Brygie i witam w Dark Souls 2 odcinek, zaraz po kolejnym, dlatego stoi identycznie tak samo ustawiony jak w poprzednim. Machanie ręką, Zbychu się z wami wita. I lecimy dalej. Lecimy, która jest godzina, ile ten odcinek będzie trwał? 20:54. Czyli skończę o... szybkie liczenie. 25 po. Dobrze. Będzie minuty dłuższe. Lecimy. Dobra. Szybkie rozglądanie się za możliwym łupem. Pójdźmy chwilę biegiem rzeki. Nie, tu raczej nic nie znajdę. Czy ja dobrze widzę? Fajnie, mamy paski, czy... Widzicie może takie małe paski, czerwony jest na przykład pod toporem? Mamy w końcu pokazane, czy broń się psuje i w jakim stopniu. O. Jestem z powrotem tutaj. Czy mogę wspomnieć o tym, że coś zrobiłem moim ludziom? Moim ziomblom? Tak, by the way, chcę coś jeszcze zobaczyć. Chcę to przeczytać. Ogniska są miejscem odpoczynku, możesz też odpalać od nich pochodnie. Okej. Tutaj mamy kogoś z kataną, wow. Odpocznijmy przy ognisku. Podróż, czy ja muszę gdzieś podróżować do przedsionka? Dom strażnika... A nie, no to ja się tutaj teleportuję, tak? Świetnie. Dobry pomysł, Buri. Shotel. Hotel? Shotel chyba. No dobra, niech będzie Shotel. Nie wiem, jak to się nazywa. Mam nadzieję, że nie pokarałem jakiegoś... jakiejś nazwy ważnej i ludzie, którzy interesują się bronią Buri, te kretynie, tu nie Shotel, tylko Shatel, Shatel, kurna, to może ci wsadzić w dupę człowiek i jelita ci pociąć, a ty tak brzydko na to mówisz. Dobra, przesadzam. Dobra, lecim. Nie mam pojęcia już, gdzie mam iść. Tak, właśnie Dark Souls jest o tyle fajną grą, że za Chiny się nie wskaże drogi, tak? Myślisz, kombinuj po prostu, człowieku. A może coś wymyślisz. Te niebieskie włosy. Ta twarz mordercy. Murzyn zabójca jest znowu w mieście. A wszyscy z ciekawości. O! Tak czułem, że coś będzie nie tak. Nakładają krwawienie, głupie małpy. Gdzie moja kondycja? W pierwszej części Dark Soulsa nie traciło się kondycji za dostawanie ciosów. W tej już nie ma tak fajnie. Uch. Okej, nie bić małp. Zapamiętać. Małpy są potężne. Dobrze, że tego nie zrobiłem wtedy na pięści, pamiętacie? Bo byłby pierwszy zgon przed właściwym rozpoczęciem gry. Nie, to już wcześniej sprawdziłem, tak? Pamiętam. Nie wiem, czy jest sens się wracać. Ale sprawdźmy, no. Zaczęliśmy tam. Trawa się porusza. Może nie tak bardzo widocznie jak w Outworldzie, ale się porusza. Myślałem, że coś mnie atakuje, a to ja po kościach się przebiegłem. Okej. Buri, szukamy drogi. Autentycznie, mogę zcinać drewno? Nie mogę, chociaż mam topór. Okej. Jakby coś pozwolę sobie sprawdzić. Nie tutaj. Tutaj. Bardzo fajnie jest to zbliżenie na postać. To tego nie było w jedynce. Obciążenie jesteśmy w 29,7%, czyli jak zdejmę spodnie 24, mamy poniżej 25, powinien być super szybki już. Czy może poniżej po 20 muszę zejść? Chcę tego sprawdzić, żeby wiedzieć na przyszłość, jakbym chciał się... Okej. Czyli my chyba na starcie jesteśmy najszybsi, tak? W ogóle się rozbiorę, przepraszam państwa. Nie, chyba na starty jesteśmy naprawdę już najszybsi. Oczywiście prawdopodobnie będą znaleźć jakiś cudzoziemska tunika. Nie no, to na pewno będzie lepsze. Cudzoziemskie spodnie, weźmy. Tak. I tak. Niestety ta myszka będzie wchodziła na ekran, ale już nic z tym nie zrobię. Dobrze, sprośmy jeszcze raz tutaj, tylko może jakiś inny... Czy ten potwór się zbrespi, posłuchajcie, bo ja odpocząłem przed ognisko. Jest możliwe, że on teraz znowu... Nie, on był taki jednorazowy.
Czyli jakiś silniejszy, bo większość potworów się będzie respiła po odpoczynku przy ognisku, żeby nie było tak łatwo, nie? Znaczy większość, faktycznie 90%. Kurczę. Tam można spać, bo widzę duszę. Mały, jedwabisty, gładki kamień? Coś w ten deseń. Aha, czyli jesteśmy znowu tutaj. Czyli ryzykowny skok nie był potrzebny. No ludzie, całkiem nieźle idzie. Trzeba jakoś się na górę wdrapać. Czy już na start będę błąkał się przez odcinek cały? To by było zabawne. W sumie to tak nie zupełnie, ale no okej. Chciałbym też zobaczyć zaraz, jak ten dual wielding wygląda. Oczywiście wolę tarczę mieć zawsze, bo tarcza w Dark Souls to jest moim zdaniem podstawa. No ale sprawdzić, jak ten dual wielding wygląda, warto. Sprawdzę oczywiście każdą broń magią, nie będę się chyba posługiwał, bo nie lubię magii. W żadnej grze nie lubię grać magiem, prawda? Jakoś to mnie nigdy nie kręciło. Tłort się drugim zacząłem i po chwili byłem łucznikiem. No więc ludzie, błąkamy się. Wygląda, wydaje mi się, że powinniśmy iść do tamtej super wielkiej szpary. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to chodzi mi o tamto O. Trudno przeoczyć, moim zdaniem. Okej. Jestem konkretnie zdezorientowany. Tutaj zaczęliśmy grę, jeszcze nie jako super murzyn. Wybaczcie mi, ale jak widzicie, to nie jest takie proste. Co mogłem przeoczyć? Jeszcze raz rozejrzyjmy się tutaj. Może przy tych wiedźmach, może one mi coś powiedzą. One mi kazały przejść przez drzwi i rozpocząć przygodę, tak? Dokładnie tak to jeły. O, co nie masz coś do powiedzenia, widzę. Ono spoko, normalnie. You must go on a journey without rest. Ale gdzie? Well, I suppose if you find yourself at an impasse. A, świetnie. But if your will is yet unbroken, then you may return here. Okej, czy jakby co to do was wracać i gadać? A. Bardzo zabawne. W pizdu, no po prostu tak się uśmiałem. No mra, no. Kurna. Spoko, Buri. Nie mam pytań, nie? Przepraszam, ludzie. Mgła. Mgła oznacza wejście albo do bossa, albo na... Znaczy, mgła ogólnie pokazuje, że robimy postępy, że idziemy w dobrą stronę, tak? Ale często też jest przed bossami zupełnie. Wejdź w mgłę i nigdy nie wiemy, co się za mgłą znajduje, więc... Trzeba by być całkiem ostrożnym. Atak prawa broń. Piersi puści, tak? Tak. O, pięścią go mam. Aż pięścią, dziwko. O, prawdziwy barbarian. Raz pięścią, raz toporem. O to chodzi w tej grze, ludzie. Namierzenie. A to ja wiem, jak się namierza. Niech was nie zmyli słabość tych przeciwników. To jest początek gry. Co to mamy? To jest nic. Co tutaj? Przytrzymanie, to sprint, to też wiem. Posłuchajcie, na razie będę dawać statystyki w zdrowie, a potem jak znajdę jakąś fajną broń, to będę po prostu mierzyć, znaczy statystyki ulepszał, aż
dojdę do poziomu, aż będę mógł tą broń założyć, tak? To jest moim zdaniem dobry pomysł na granie w Dark Souls. Nie rozdawanie nic na siłę, bo to może się okazać... O, backstab. Czemu nie mam backstab? O! Dobra, tak zaawansowanego backstabu w pierwszej części nie było. Za plecami wroga trafienie krytyczne. Aha, no to po prostu miał przedstawić backstab. Dobrze. Ja bym chciał już tarczę, posłuchajcie. To jest chyba, posłuchajcie... tego miejsca na pochodnie. Tak mi się wydaje. O, nagroda. Sztylet. A więc stało się. Zobaczmy, jak wygląda dual wielding. Nie chciałem tego rozwalić. O. Dobra. O, nie jest was tak łatwo zbakstabować. Tak jakby inteligentniej i szybciej się obracają niż w jedynce. W jedynce wystarczyło chwilę pobiegać. A. No dobra, kłamałem. No, ten dual wielding jest całkiem przyjemny, aczkolwiek nie robi na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia. Zmiana trzymanej broni. No to wiem. O, silniejsza tak wygląda fajnie, a ten wygląda mocno. Wszystko będę stukał, jak będzie mi się dawało, że może coś to zniknąć zaraz, bo są ukryte oczywiście przejścia w Dark Souls i dużo ich jest. Krok w tył, no to wiem, taki, to można zrobić taki szybszy unik. Zobaczymy, mistrzu, kto jest lepszym łucznikiem. No dobra. Na razie prowadzisz. Wiesz co, wydaje mi się, że w tej części to będzie bardzo dobry pomysł trochę w ten łuk się bawić, bo on wiele razy ratuje zdrowie. Nie życie, a zdrowie, bo nie musimy podchodzić i męczyć się z przeciwnikiem na bliski dystans. Jeśli coś ma nas zabić, to zabije. Użycie przedmiotu, a to wiem, dziękuję, gro. Weźmie mgłę. Czy tutaj będzie bardziej bezpiecznie? Na razie nie widzę przeciwników. Dobrze, poruszanie kamerą. No o, dzięki, to teraz bym nie poruszał ją przecież. Gniazdo. Daj nam gładkie. Daj nam jedwabiste. Dobrze. Wiem, o co chodzi. Zdobyliśmy kamień, prawda? Znaleźliśmy je. Gdzie to będzie? Skamieniały... Nie, to nie to. Mały jedwabisty... Wyrzuć. Wyrzuć. Tak. Myszko, proszę ciebie. Czy mogę jakoś zniknąć, ludzie? I co? Podnieś go... Mogę? A, dobrze, musiałem wyjść z tego. I co teraz? Kamień Mrocznego Rycerza. Dobrze, ja rozumiem, co wy chcecie. Czyli one zbierają te rzeczy. A co daje Kamień Mrocznego Rycerza? Nie widzę tego. To jest to. Wygnaj innych... Nie, to to? Chyba tak. To jest wygnanie, jak nas ktoś zaatakuje, to możemy go wywalić. Bo tak, mogą nas zaatakować inni gracze w każdym momencie. A, ja nie chciałem tego zrobić, ja chciałem, żeby on się tak zjechał po tym. W jedynce tak się dało. No okej, mamy, jak widzicie, odblokowany tak jakby skrót, bo weszliśmy w tą mgłę. A dobrze. To co widzieliście, to są, tak mi się daje, że to są pisklaki. W jedynce było coś podobnego. W początkowej lokacji, jak się do niej wracało, to można było właśnie podejść do takiego gniazda i one chciały na przykład ciepła i dawało się jakieś itemy, na przykład monetę złotą, bodajże tam złoty medal i one po wejściu do tej lokacji ponownie zostawiały nam coś innego. Tutaj jest to przyspieszone, od razu nam coś zamieniają. Widzicie, pokładziemy coś, ponosimy coś innego. Mi się coś wydaje, że ja źle patrzę. Czy ja na pewno zobaczyłem ten kamień Mrocznego Rycerza? Dobrze.
rycerza. A nie, tutaj jest kamień mrocznego rycerza. Obdarza wyposażenia mocą mroku. Nie mam pojęcia, co to jest, posłuchajcie. Dobrze, na razie tego nie będę dotykać, posłuchajcie. W przyszłości sprawdzę. Lecimy dalej. Fajnie mi się gra w tą grę. Czuję się jak w pierwszym Dark Soulsie, ale znowu nie wiem, o co chodzi. Znowu jestem nowy. Trzymanie w dwóch rękach, to wiem, gro. A tutaj trzymanie lewej broni w dwóch rękach. Przytrzymanie Y, okej, okay, czyli mogę tak to przyspieszyć, fajnie. Ale nie będę sztyleta w dwóch rękach. Sztyletu w dwóch rękach trzymał, bo to trochę takie bez sensu moim zdaniem przynajmniej. No, ten dual wielding zda egzamin, jest szybki, to bardzo jest fajne. Teraz, jak wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia, to najlepiej właśnie wchodzić bokiem, bo... No, bo coś może was z boku zaatakować. Podczas sprintu... Skąd to z... O Boże. Oj, nie uda mi się tego przeskoczyć za pierwszym razem, jestem po prostu pewien, więc chodźmy najpierw... Tam. Bo słuchajcie, zawsze miałem problem z skakaniem w Dark Souls, to jest takie nieprzyjemne naprawdę. Na szczęście nie często trzeba to robić, ale no jest nieprzyjemne. Zobaczmy, co jest tutaj na górze. Podczas spalania atak z góry, no to wiemy. Trzymając tarczę, blok odbicia ataku wroga, to wiemy, tak zwane parowanie. Przełamanie osłony. A co? Jeszcze, a ja rozwaliłem tą gabliczkę, tak? Świetnie, ty super bury jesteś. Nie, rami sztypie. Ja dobrze czytam. Czy to było tutaj, tak? To było tutaj? Przełamanie osłony. To jest lewy T. A. Nie, może to starczą działa? Nie kumam. W praktyce ale zobaczymy później. Najwyżej się tego nigdy nie nauczę, no bywa. Czym szybciej zejść? Mech! Czy nie ma zjechania? No dobrze, no. Uwaga, pozwólcie. Udało się za pierwszym razem, rządzę. Teraz trzeba jeszcze wrócić. Bursztynowe zioło. No... Zioło bursztynowe to było w Demon Souls. Ekskluzywnie na PlayStation 3 i taki przed Dark Soulsem to leczyły, przywraca kilku użyć zaklęć. Leczyło to w Demon Soulsie, ja to nazywam pierwszy Dark Souls, nie, to jest Demon Souls, to jest inna gra, ale u tych samych twórców dokładnie o to samo mniej więcej chodzi, podobna fabuła, jednak nie umarli, a coś tam podobnego, nie pamiętam dokładnie, nie grałem w Demon Souls, zawsze chciałem, posłuchajcie, nie mam PS3 i nigdy nie miałem żadnej konsoli. I nie? A nie, dobrze, udało się. Uff. Jak kiedyś będę miał możliwość nagrania Demon Souls, to nagram Demon Souls, bo też jest zacną grą. Lecimy dalej. No na razie posłuchajcie, całkiem w tym odcinku idzie. Nie zginąłem na razie. Ale... Zamierzam pójść tam i... Moje nieginięcie może się szybko zmienić w ginięcie. Tam widzę dalszą drogę, ale widzę jeszcze kolejną mgłę i wydaje mi się, że w kolejnych mgłach może być więcej podpowiedzi. Ja bym jak najwięcej chciał się dowiedzieć o nowej grze. Jak to się je. Tam widzę... łucznika. O, fajnie, że twoje strzały skręcają w powietrzu. No nie mam pytań, nie? Na szczęście one nam gówno robią praktycznie. No, śmiechowo. Dobra, nie żyjesz. Przeszukuj otoczenie. No się daje, że ja powinien coś takiego zrobić. A przewróć. No tak słabo się to drzewo trzymało. Przeszukuję otoczenie, no... jestem graczem w RPG, ja rozumiem, że tak trzeba robić, ale... Może dla kogoś było ta nowość. O kurna, w tej grze się przeszukuje otoczenie, wytyfy nie gram w to. Gdzie jest w ogóle wskaźnik drogi? Żal. Tak mi się daje, że rzeczywiście tu się podpala pochodnie, jeśli ma się podpalono pochodnie. Ej, chciałem atak z góry zrobić, gro! Gdzie jest mój przeciwnik? Nie widzę. Okej.
Okej, śmiechowo. Okej. Nie udało mi się ataku podczas spadania zrobić, on zawsze ma naprawdę dużo obrażenia. Dobra, skończymy się strzały, więc teraz zostało tylko i wyłącznie walka. Została tylko i wyłącznie walka o zwarcie, dopóki nie znajdę kupca lub nie znajdę strzały. Strzał. Come on. A, jestem tu, gdzie chciałem się dostać, tylko teraz bez strzału. No, nie wiem, czy chcę z nim walczyć. No, spróbujmy. No, myślę, że dwóch ich słyszę, posłuchajcie. O Boże. Dobra, gra na start chce nam pokazać, czy nie będzie grą łatwą. Super, po prostu zarąbiście. Cóż, co mi pozostała? Maksymalnie zwiększona ostrożność. Fajnie, że ślady zostawiają na piasku. Ja zresztą też. O cholera. Mogę też spaść pewnie do tej wody i zginąć. To jest ten problem. Kiepsko. Odcinek drugi. Zgon trzeci. Zapisuję sobie, czy wiecie, bo ja to dopiero dorabiam podczas renderowania ten napis, ile tam zaraz zginę. O Boże. No tak. No to powtarzamy tą trasę. Nie w tą stronę buli. Dalej. Ech, piękny. Powrót do starych dziejów. Kiedy nie wiem, gdzie są najbliższe ogniska, jak do nich szybko dojść i będę się męczył. No dobrze. Tam wiemy, że mamy mocnych przeciwników, a jeszcze tutaj nie próbowaliśmy dojść. Zobaczymy, co jest tutaj. Zanim wrócę i spróbuję się ponownie zmierzyć z tamtymi dwoma. Tam była łódka. Sądzę, że muszę do niej dojść. Przeczytaj wiadomość. Teraz się dopiero zacznie. A, okej. Okay. Zbliża się zwycięstwo i strasznie drogie. Widzicie? Dużo graczy chyba grało. Ukryta ściana? Nie. To czemu? Kłamca? Okej. Okay. Uważaj na blok. Przed tobą wspaniały widok. Powodzenia. Nieszczęście. Zbliżamy się do bossa na pewno. Powodzenia. No dziękuję, ludzie, ale... Kurna. Przed tobą ukojenie. Czego? Mojego życia? Chwalmy słońce. Z czym przyjdzie mi się zmierzyć? No rzeczywiście widok wspaniały, aczkolwiek no... Aczkolwiek jest zajebisty, jasna dupa. No to panowie z Bandai Namco, czy co tam to zrobiło tą grę, no... Szacunek, ale... Ale... Ja chciałem pokonać tamtych dwóch potworków. Więc zaraz się tam wrócę. Tutaj jest za dużo rozwidleń, od razu się tam wracam. Słuchajcie, bo jeśli tam teraz nie wrócę, to zapomnę o tym i pójdę dalej i zgubię się w różnych krainach, a nie, bez pustych przelotów, panowie i panie, po prostu trzeba tą grę eksplorować maksymalnie. Mi się nie śpieszy nigdzie, ten let's play może mieć 200 odcinków. Póki co obawia się zarąbiście, no i murzyn zabójca na pewno też. Oprócz tego, że już zginął 3 razy, ale tam mu to nie przeszkadza, spokojnie, ludziska. On to lubi nawet. Przedsionek. Ale na start możemy się teleportować między ogniskami. Duże ułatwienie, moim zdaniem, tego nie było w pierwszej części. Trzeba było przejść dużo i pokonać naprawdę silnego bossa, a właściwie to nawet dwóch, żeby móc zacząć się teleportować. I nie mówię, że tylko dwóch, tylko... Przy samym początku możliwości teleportowania było ich dwóch. Teraz Buri, spróbuj to zrobić z wyskoku. Zsiesz, Buri. Ech, jeden kolejny życia, super.
trzeba było brać tajemniczy kamyczek, o którego działaniu nic nie wiesz, zamiast tych porcji leczniczych, które nam oferowali. O, to na pewno coś da. Tak już działa Dark Souls. Znając twórców, to może naprawdę nie dawać w sumie nic. Jest ich tutaj dwóch, to wybawmy sobie najpierw jednego. Udało się, czy dwóch zrobiłem? Dwóch niby, ale nie wiem, sądzę, żeby ten drugi był na tyle inteligentny, żeby tu wejść. A jak wejdzie, no to biednie. O mój Boże. Ta. Wiecie co? Wrócimy tu kiedy indziej. Sądzę, że po prostu gra nam cicho mówi, żebyśmy na razie sobie odpuścili. Z lepszą bronią, wyposażeni w lepszy sprzęt, a na razie zwiedzamy kolejne lokacje. Ja nie będę tutaj po prostu... A, dobrze, że mi przypomnieliście. Czwarta śmierć. Na razie po dwa na odcinek. Po dwie. Okej, naprawdę po prostu trzeba uważać. Lećmy dalej. Nie będę się zatrzymać po prostu dłużej. Jeśli mam możliwość zmienienia drogi i poszukania czegoś w innych miejscach, to będę tak starał się robić. Nie będę po prostu zatrzymywał się, chyba że boss oczywiście i muszę iść go pokonać, to mogę ginąć po pierdoliard razy, aż w końcu go pokonam. Co jest trudne, jak widzicie, gra niby w nowych czasach, ale jest dość toporna. To też jest specjalny zabieg twórców. Oni tego nie zrobili takiej dość dość dużej toporności, ponieważ nie mają innych możliwości. Tylko ta gra ma tak wyglądać. Ma nas męczyć. Boskie błogosławieństwo leczy i usuwa wszystkie nieprzyjemne stany typu zatrucie, toksyny i krwotok. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo w jedynce było coś podobnego i chyba dokładnie się tak nazywało. Można było sobie wziąć na start albo dostać tam chyba od kogoś. Przeczytaj wiadomość, przeczytajmy. Chwalmy słońce, ale dziura. Chwalmy słońce. Tyle razy to w jedynce przeczytałem. Zaskakująca płynność. Posłuchajcie, jak nie graliście w jedynkę, to nie wiecie, jakie to jest zachwycanie się płynnością tej gry. Chwalmy słońce, a przy okazji chwalmy słońce. Co? Tak. Ludzie lubią się bawić tymi napisami. Ja nie mogę chyba go zostawić na razie. Nie zdobyłem itemu. Co tam widzę? Coś świecącego się. Broń przeciwnika? Czy NPC-ta widzę? Sztandar? NPC-ta. Przyjazny NPC. Porozmawiam. Fajną mam broń. Have you business with me? The way you're under is all blocked up, you see, by this god-awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to pit it there? Oof, I'm in quite the pickle now. Tak, czyli nowa postać, że tak powiem, bo to oczywiście nie jest ta sama osoba, ale bardzo podobny jest człowiek do... tak zwanego rycerza z Katryny, który z jedynki był taki ziomuś. On czekał na wejście do fortecy Senna. Ta forteca miała być wyzwaniem dla ludzi, którzy kiedyś będą starali się dostać do Anor Londo. Taki bardzo, o, co tu jest, nie chcę tym walczyć. Nie wiedząc, co to jest. Rozumiem, że ten worek zamiast penisa to może być coś niemiłego. Tak jak to pytał, ten NPC tam na razie raczej nie pomoże, oni raczej nie są skorzy do pomagania. Wydaje mi się, że po śmierci ten potwór może wybuchnąć. Więc będę się starał. O, uwaga, wybuchnie? Nie wybuchnął. Co tu, posłuchajcie, widzicie te plamy krwi? To wszystko są zgony przeciwników, innych graczy. Zobaczmy jak zginęli. Walczył, miał tarczę skubany. Skąd ty miałeś tarczę, typie? O, dostał się w kombos, jak widzicie. Teraz zobaczymy, jak zginął ten człowiek. Stał. Użył czegoś i zginął. Okej, no. Źle rozegrałeś walkę w takim razie. Zobaczmy tego. Walczył dzielnie. Przewrót nawet. I dostał. Za mało życia pewnie miał. A tutaj walczył dzielnie. Przewroty, szalony typ. No i dostał w plecy. Sprawdź. Pomnik blokuje drogę. Ten pomnik wygląda jak ktoś, jakby kogoś zamieniło w kamień. Zobaczymy, co tu jest. Tutaj mamy kolejnego przeciwnika z pałą jakąś.
To może być ten silniejszy. Ach, pięknie o to chodziło. Okej, okay, to jest chyba ten, co tego... Od tego komposa umierali ci ludzie raczej. Wiecie co? Za każdym moim ciosem odlatuje ten przeciwnik trochę, widzicie? Wydaje mi się, że to dzięki temu pierścieniowi. Nie wybuchają, te po prostu bulwy zamiast penisa, to po prostu bulwy zamiast penisa. Co tutaj mamy? Talizman Lloyda. Talizman Lloyda, czyli jeśli atakują nas... Nie, jeśli my atakujemy przeciwników, atakujemy jakiś inny świat, to jesteśmy w postaci mrocznego ducha, nie jesteśmy tak jakby... Człowiekiem, a mrocznym duchem, ale i nie możemy się leczyć, ale przeciwnik może, bo nie w swoim świecie. Może użyć każdej możliwej mikstury czy coś tam. Rzucając talizman Lloyda w niego, uniemożliwiamy mu to. No, tak mi się wydaje, nie? Coś jeszcze? Nie, dobra. No ale wiecie co, tutaj się z wami Zbychu żegna. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Bawię się w tą grę niesamowicie, mam nadzieję, że bawicie się równie ze mną. Polecam, każdemu polecam tą grę. Tak, coś jeszcze mam do powiedzenia? Nie, zapraszam na kolejne odcinki Eldo Presidento PCO.